Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gwintowymi Taliami. Dzisiaj przed nami po raz kolejny zimno, tylko wersja numer 2, troszkę zmieniona od ostatniego czasu. Białe zimno w ogóle wydaje mi się w tym sezonie jakby tak bardzo mocno zyskało, z tego względu, że te inne archetypy w potworach no tak osłabły, no jednak nie ma co się oszukiwać, że te nerfy na relikty no zabolały. A białe zimno dzięki temu przebiło się, powiedzmy, troszkę na szczyt w potworach. Z racji, że ten dowódca oferuje bardzo dużo punktów, jak się tak przypatrzymy. Sam mróz, te dwa ładunki to jest 8 punktów, plus tej pasywki, no często jesteśmy w stanie wygenerować kolejne 8, jak nie więcej nawet. Więc ten dowódca punktowo naprawdę robi masakrę. W tej wersji, co tu się zmieniło? Gramy Ygerna i gramy Ozrela. To, powiedzmy, troszkę poprawia Imlerita. Ale przede wszystkim idea jest taka, że no, o wiele łatwiej jest zyskać dominację. Dominacja, która w tym deku jest, powiedzmy, bardzo przydatna. Redin ma dominację, tak, tutaj jest większa zadawana obrażenia przez mróz. Poza tym jeźdźcy Gonu, chociaż tutaj akurat z tym zwykle nie było problemu. No, ale też taki wojownik Gonu czy ogardzik Gonu, no te karty się cieszą. Poza tym, tak jak mówiłem ostatnio, w ostatnim odcinku z Zimnem, no ja nie jestem fanem Art Gaed, wydaje mi się, że ta karta jest po prostu słaba i bardzo ciężko dobrze użyć, ponieważ przeciwnicy, widząc, że grają przeciwko mrozowi, zawsze stakują jedną linię. Wiadomo, że możemy przesuwać i tak dalej, ale ja po prostu tej karty nie lubię. Niemniej jednak, Królową Zimy oczywiście i tak gramy. Mamy czerwonych jeźdźców, żeby stworzyć mróz w obu rzędach, albo ewentualnie zawsze można stworzyć mróz w jednym rzędzie, czy to Eredinem, czy to załogą na Glofara, a w drugim rzędzie ładunkiem dowódcy i tak czy siak wyciągnąć Królową Zimy. Grając w taki sposób, mamy, powiedzmy, większą swobodę, ponieważ tylko raz w trakcie gry musimy stworzyć mróz na dwa rzędy, a potem możemy sobie grać mróz na jeden rząd i jakby w ogóle value nie tracimy i przeciwnik nie jest w stanie nas kontrować stakowaniem jednego rzędu. W przypadku, gdybyśmy grali Art Gaed, no to jakby dwukrotnie w trakcie gry byłby ten problem, że przeciwnik stakuje nam linię, a i my tracimy punkty. Dlatego ja tej karty nie gram. Jest jedna krwawa miazga, z racji, że gramy lojalnie, wiadomo, pod Królową Zimy Auberona i najeźdźców, no to opcji kontrolnych w potworach za dużo nie ma, a ja lubię mieć jakąś opcję kontrolną i ta krwawa miazga tutaj fajnie się sprawdza. Jeśli mamy Imlerita, no to niszczymy jednostkę, jeśli nie mamy Imlerita, to strzelamy zwykle tam za 7, 9, 11, w zależności od tego, jak dużą jednostkę mamy na stole. I możemy usunąć jakąś kluczową jednostkę ze stołu przeciwnika, także ja jestem wielkim fanem. Poza tym oczywiście karty Dzikiego Gonu, wszelkiego rodzaju. Są też oczywiście gryfy, bo wiadomo, Mamuna jest OP, więc Mamuny plus gryfy trzeba grać. I reszta talii, no to takie filery, tak? Tutaj wojownik Dzikiego Gonu plus dobór naturalny, na przykład w matchupie przeciwko Squirtle fajnie się sprawdzają, żeby tam usunąć jakąś zaklinaczkę, czy jakąś czarodziejkę, czy prorokinię. Wiadomo, karty za 4 prowizji, no to w zależności od matchupu mulliganujemy albo nie, w zależności od tego, czy są potrzebne, czy też nie. Proste i logiczne. Dobra, tyle omówienia, link do talii oczywiście w opisie, idźmy grać! Zobaczmy, mamy areszt. Okej, okay. Czyli prawdopodobnie to będzie klasyczny deck Nilfgaardu, tutaj z dużą ilością asymilacji, można by się spodziewać. Zobaczmy, co my tu mamy. No, Królowa Zimy to oczywiście out, myślę, że nie ma co tłumaczyć. Wojownik Gonu, Ozrel też w rundzie pierwszej jest taki troszkę niemrawy, no można by go mulliganować. Jest to jakiś pomysł, myślę, że to zrobię. Uberona z kolei zostawię. I pytanie, czy tego wojownika Gonu chcemy wymienić. Trochę jest ryzyko zaciągnięcia się pod jeźdźca. Ale zaryzykujemy. Okej. Okay. Trochę smutne jest to, że nie dobraliśmy ogara Dzikiego Gonu. W momencie, kiedy jesteśmy na niebieskiej monecie, czyli zaczynamy, ten ogar Dzikiego Gonu na start jest bardzo przyjemny. I trochę mnie smuci, że go nie dobraliśmy. Nie będę ukrywał. Ale będziemy musieli to jakoś przeżyć. I teraz pytanie, czy my chcemy zacząć od widziadła? Widziadło jest dosyć fajnym celem dla wstrząsu dla przeciwnika. Możemy też zacząć od jeźdźców Gonu po prostu. Ale też trochę później ryzyko, że przeciwnik będzie na równych.
Nas przebijał. Ja chyba zarczę od tego Ogara. To jest troszkę ryzykowne. Jeśli ma Vincenta, to okej, nie? To jakby wokół Vincenta nie jesteśmy w stanie zagrać. Ale bałbym się przegania na równy. Przeciwnik gra w ten sposób. Tutaj z myślą pewnie o cięciu. No ja mogę to wzmocnić sobie po prostu. To zrobię. I zagramy sobie jeźdźców. Na spokojnie. Zobaczymy, co przeciwnik dalej zrobi. Okej, czy to wygląda. Czy jednak będzie grał bal? Jeśli przeciwnik gra łowcę Morlachemów, to można bezpiecznie założyć, że gra wersję z balem. Bo w przeciwnym razie granie tej karty wydaje mi się bez sensu, tak? Jedyne zastosowanie to to, że ma tak arystokraty. Przeciwnik zapodał tutaj krwawienie, no to my oczywiście zapodamy sobie gryfa. Takie 7 value z gryfa, no ale gryfa chcemy zagrać, żeby był na cmentarzu. Mogliśmy też immolatem tego gryfa na cmentarz dać. Ale jeszcze mam Egerna. Miało się zabarwić na zielono. Please, please. Dobrze. Moja ulubiona karta. Pog. Dobra, no oczywiście długiej rundy na bal raczej nie chcemy podejmować, więc musimy kolejną karciochę zagrać. Możemy zagrać mróz na dwa rzędy i skrócić królową zimy. Ktoś powie, że to overcommitment. Ktoś powie, że to overcommitment, ale z drugiej strony jest to skrócenie talii, lepszy draw. Już nie muszę się o tym martwić. Więc zrobimy w ten sposób. No i po prostu przeciwnik spasuje. Już nigdy nie zaznacie spokoju. I przejdziemy na rundę drugą, w której będziemy przeciwnika puszować. On zagrał. Okej. No mówiłem, że nie chcemy podejmować w długiej rundzie. Przeciwnika, ale teraz jest 12 różnicy. Przeciwnik traci 4, ja zyskuję 1 co turę. Przeciwnik musi w dwóch kartach przebić. No kusi mnie, chociaż mam wrażenie, że potem i tak przegram długą rundę. Ale kusi mnie, żeby to spasować. Chyba nie mogę się oprzeć tej pokusie. Nie mogę się oprzeć tej pokusie, więc pasuje. Ej, zobaczymy, jak przeciwnik zrobi 18, plus jeszcze musi jeden co turę nadrobić, czyli w zasadzie 20 punktów w dwóch kartach. Wstrząs to jest 10, wstrząs Joachim? Nie, wstrząs i Mistrz Flash. Okej. Ale w ten sposób przeciwnik traci value z lokalizacji, no chyba że wtasuje mi z powrotem jeść, a nie, z powrotem... No dobra, czyli no udało mu się, zyskał widziadło i będzie długa runda. Właśnie, więc jest to, czego się obawiałem poniekąd. Tutaj wymienimy tych czerwonych jeźdźców, to sobie zagramy na dry pass tego sierżanta. To myślę, że będzie w porządeczku. Wymienimy tylko na jeźdźce. Okej. Sierżant na stół. I zobaczymy, czy mi się uda w tej rundzie. Fajnie byłoby dobrać Igerna na rękę. Igern byłby bardzo tutaj dobry. Bo coś pod Imlarita by się przydało, prawda? Nie wiem, czy w ogóle Ogara się opłaca zagrywać. Będę musiał zagrać Igerna z ręki. Znaczy z Naglfara w sensie.
Bo nie chcę ryzykować tego mulliganu. Bo jeśli dobiorę gryfa, będzie mi bardzo smutno. A to oznacza, że tego ogara musimy zagrać. Problem jest taki, że rzucę ogara. Przeciwnik rzuci bratensa i ma fajny cel. Ale zaczniemy od tego, tak czy siak. Problem jest taki, że cięcie na Auberona jest mocne. Przeciwnik też dysponuje balem. Okej, turniej po prostu rzuć. Myślę, że tego Auberona też chciałoby się Auberona rzucić w momencie, kiedy jest mróz. Więc chyba Mamuna w takim razie. Myślę. Mamuna, gryf, 20 punktów. Problem jest taki, że to jest cel dla trucizny, tak? Jest to cel dla trucizny, niewątpliwie. Też na cmentarzu ten Ozreal jest smutny. Na razie. Okej. Zgramy sobie załogę na Glefara. Też teoretycznie mógłbym też zagrać Gelsa i po prostu miazgę. Uciekaj, uciekaj. I tak cię dopadniemy. Ale wydaje mi się, że załoga na Glefara będzie tutaj sensowniejsza. Zobaczymy, co przeciwnik z tym zrobi. No to widziadło będzie obrywało. Amnestia. Nie za fajne. Zagramy Auberona. Myślę, że powinienem zagrać ładunek dowódcy. I zagrać Erdina. Jakieś ostatnie słowa? Tutaj mróz robi robotę. Teraz pojawia się Bal. Pojawia się Lok. My sobie zagramy Auberona. Problem jest taki, że to nie ginie. To nie ginie. Chyba, że zrobimy coś takiego. Naiwność jest błogosławieństwem. Boom, zagramy miazgę, zniszczymy tą spragnioną damę, bo ta spragniona dama zrobi bardzo dużo value. Tutaj znowu to widziadło oberwie. To jest bardzo przyjemne. To jest taki, że ten Ygern tak został w talii, trochę głupio. Iwar. Myślisz, że się równie mocny w boju, co w gębie? To boli. Gramy Auberona. Licząc na przesunięcie, byłoby super. I spal zresztą. Jest przesunięcie. Widziadło usunięte. W ogóle dziwne, że gra Iwara. Grając bal. Ale no spoko. W ogóle jeszcze trzeba by kiedyś tego Egerna zagryć. Też musimy przed Imlaritem zagrać Egerna, żeby czasem później na Glefar nie był pusty, tak? Bo to jest ostatnia złota karta. Mistrz Plag. W porządku. Lecimy z Naglfarem. Trzy pancerza, jeśli przeciwnik zagra dowódcę, to okej, no. Będziemy mieć Ozreala za 14. Wtedy. W ogóle ten Auberon ustał. Co ciekawe. W zasadzie pewnie powinienem był też mróz użyć. Chociaż teraz jest ryzyko, że z Imlarita dobiorę na przykład czerwonych jeźdźców i trochę wyjął za dużo mrozu.
Ale no punktowo na razie wygląda dobrze. Problem jest taki, że przeciwnik ma jeszcze bal. Ale to jest 26 różnicy. Dopiero miłość teraz Bratens. Ale kto pokocha taką maszkarę? Okay. Zagramy sobie w ten sposób. Gramy Imlerita. Cię nauczył tak walczyć. Oczywiście zjadamy na jeźdźce. No i załoga na Glfara. Ojej, mam coś na zębach. O, przeciwnik jeszcze zbije mi go? To byłoby miłe. To byłoby miłe, gdyby przeciwnik jeszcze zbił mi. Miał plus 7 wali na Ozrelu. Tak to mogę jedynie siódemkę zjeść. Okej. Okay. To nie rozumiem. Dlaczego w takiej kolejności? Trochę to jest niezrozumiałe. No okej, okay, nie zbił. Nie zbił. Potem zostaw mnie samego. Okej. A czy to wystarczy? No mogę jeszcze tu siódemkę. Nie ma tu nic większego, prawda? Nie ma niestety. Czy to wystarczy? Problem jest taki, że przeciwnik nie ma Vincenta. 20, 18. A, zabraknie. A nie, uzurpatora, no tak. O, czyli ten, no, ta moja chciwość w rundzie pierwszej tutaj skończyła się tak, jak się spodziewałem. No i punktu tam zabrakło. Przejdźmy do gierki numer 2. I co mamy tym razem? Tym razem taktyczna decyzja. A. Czyli Hyper Phoenix, zapewne. Więc tutaj może być ciężko dominacji w tym matchupie. Co mulliganujemy? To jest dobre pytanie. Wydaje się, że dobór naturalny w tym matchupie jest bez sensu. Gels ma jeden cel aktualnie, ale to jest w porządku. Na jeźdźce Nel myślę wymienię. A reszta wygląda w porządku. Nie ma do czego się przyczepić. Chociaż znowu jest ten sam problem, czyli nie dobrałem Ogara na start. To jest smutne. To jest smutne. Grasz kartę, którą chcesz zagrać na początku gry, to jej oczywiście nie dobierasz. Unlucky. Dobrze. Postaramy się znowu powalczyć. Tym razem może rzucimy Imlerita na Gryfa. Albo może tym razem dobierzemy naszą trzynastkę. A też pamiętajcie, że ja tutaj jestem na wysokim elo. A, więc też jest o wiele trudniej wygrywać, nie? Gdybym sobie nagrywał odcinki na piątej randze, to bym wszystko wygrywał, a że nagrywam odcinki na 2500 MMR-u. No to niektóre gierki no są ciężkie, nawet większość gierek jest ciężka, żeby coś tutaj osiągnąć. Ale okej, takie tłumaczenie, wiadomo. W ogóle Fair Card to by znaczyło, że to jest wersja z Madokiem chyba. Jak można by to odczytać. Zagramy sobie załogę na Galfara. Uciekaj, uciekaj. I tą załogę na Galfara sobie tutaj wzmocnimy, żeby ona od bombki nie zginęła. Myślę, że jest dobry pomysł. Nie, co przeciwnik dalej zrobi. Problem jest taki, że tego Gryfa nie bardzo mamy jak rzucić. No chyba, że z Imlerita zjemy, nie? Widzicie. Dobrze odczytaliśmy tutaj. Przeciwnik ma kolejną bombkę. Więc to zginie w następnej turze. Skoro to zginie w następnej turze, zrobimy chyba w ten sposób. Zagramy sobie Imlerita. No, trzynastkę dobraliśmy.
Sobie chyba zbijemy tego Madoka. Też to ma sens. Strzelę tutaj. Ferkarta. I też zjedzenie w sumie Igerna jest bardzo pozytywne z tego względu, że przeciwnik nie był w stanie wrzucić Siroka, żeby wyeliminować właśnie tego insektoida z cmentarza. Bo na pewno z takim Sirokiem dysponuje. Ciekawy, podbijemy ten świat. Już mamy Wilgę Forca z głowy. Okej, zrzucimy czerwonych jeźdźców. Przyzwiemy królową zimy. Czekam, aż białe zimno wreszcie. Załoga na Golfara się dalej wzmacnia. Tylko problem jest taki, że przeciwnik no naprawdę mam mocne punkty, nie? Dobra, Ferkarta przesuniemy, żeby go zbić. Czy przeciwnik nam odpuści? Odpuści. Tylko znowu tu jest ten sam problem. Długa runda, przeciwnik robi chyba więcej punktów. W poprzedniej grze no liczyłem na to, że jakoś to będzie. O tutaj chyba po prostu pociśniemy. I liczymy na to, że uda się zrobić na 2-0, tak myślę. Mulligan oczywiście nas tutaj i tutaj. Bo ten strzał za 4 nas Hyperfina nie ma sensu większego, więc no pociśniemy sobie tutaj. Problem jest taki, że jak zagram na Glfara, to będzie Auberon. Nie jest do końca dobre. Zacznijmy od jeźdźców. Auberona by się chciało na R3, kiedy on tam jeszcze dodatkowo bufuje. Przekazuję pozdrowienia ze stolicy. Okej. No musimy to przesunąć. Musimy to przesunąć, bo nie chcemy, żeby przeciwnik tutaj sobie naprawił rękę. Zasilił nasz okręt. A tak no wiadomo, no Hyperfina jest jakaś szansa na 2-0 porobić. Bo on jeszcze no, nie ma value takiego pewnego z tych swoich payoffów typu Triss, Yen i tak dalej. Problem jest taki, że ma pancerz. A, problem jest taki, że jak widać przeciwnik dysponuje pancerzem. Co nie zmienia faktu, że no ciśniemy. Ciśniemy gościa. Musimy liczyć na to, że jakoś to będzie. Okay, kolejny lot. Lecimy z nim. Lecimy z nim, licząc na cud. Zagrałem tak, żeby mieć buff na Gelsie, który wyciągnie mi Auberona. Za Auberon w rundzie drugiej no jest słabszy, ale to już mówiłem. Zagramy sobie kolejną załogę. Myślę, że tak. Dbamy o to, by Naglfar był nasycony. Ja mogę też załogę Naglfara do przodu rzucić i dać więcej mrozu do przodu. To może byłoby ciutkę lepsze nawet. W momencie, kiedy przeciwnik i tak niszczy to bombą, to bez różnicy. Sina dal. I trzeba by jeszcze tego Gryfa zagrać. Jeszcze trzeba by Ozrela zagrać. Lecimy. Lecimy i liczymy na cud. Liczymy na cud, że przeciwnik się pozaciągał czymś.
Ale gładyszka, no jeśli ma te wszystkie odchudzajki, to jest duży problem. No, pewnie będzie miał. Okej, okay. Myślałem, że nie gra dowódca. To była animacja. Szykuj się na wojnę. Co tu się dzieje? Co wyskoczy? Jest Afan. No niestety jest mag zabójca, czyli dobrał wszystko. Też zabrał mi waliu z miazgi. No gramy, no co nam pozostało? Gramy. Ale no ta mamuna no nie wystarczy, nie ma takiej opcji. Jednak za dużo value ma Hyperfin. Hyperfin ma za dużo value i ten Russo nie wyrabia. Zwłaszcza, że tutaj dużo też pancerza. No ta wersja z Ramonem też jest skuteczniejsza przeciwko Mrozowi. Z oczywistych względów. Kto cię nauczył tam walczyć? Fajnie, że mamy mamunę za 20 punktów na R3. Ale samo 20 punktów to i tak za mało w momencie, kiedy przeciwnik ma Xartis, Yusa, Trizien. Także no niestety. Ewentualnie możemy zagrać mamunę za 16 teraz i liczyć na to, że przeciwnik nie ma 12. I wydaje mi się, że to jest poprawne. Wydaje mi się, że to jest poprawne, bo jeśli wpasujemy, no to mamy niby więcej, ale przeciwnik wtedy na 100% ma wszystko ustawione. Także robimy desperackie zagranie i liczymy na to, że przeciwnik slow roluje i nas nie przebije. Jakoś. No to pięknie. Ja niestety zhighrollował. No i w ten sposób możemy gierkę poddać. No i niestety, no tyle w tym odcinku. Nie udało się niestety zaprezentować talii za dobrze. Ale czasem tak bywa. Mimo wszystko dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.